Syna i Ducha Świętego. Amen. W niedzielny poranek pragnę Was, drodzy, przywitać słowami i hasłem tego tygodnia, które w dzisiejszą niedzielę czytamy z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 19 rozdziału, 4 werset. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Słowa z książeczki z Biblią na co dzień przeznaczone na dzisiejszą niedzielę to słowa, które są wyjęte z księgi proroka Izajasza z 25 rozdziału, 5 werset, jak też i z Ewangelii świętego Łukasza z 1 rozdziału, wersety od 51 do 52. Słuchajmy się wspólnie w te słowa. Panie, przerwałeś pieśń zwycięstwa tyranów. Maria powiedziała, okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. W książeczce Biblii na co dzień również dołączona jest modlitwa żydowska z X wieku. O Panie, Ty, który jesteś rządcą tego świata, nawet wtedy, gdy ziemia była jeszcze bez kształtu, Tyś był już królem i będziesz panował nawet wtedy, gdyby rzecz dobiegnął swego kresu. Ty jesteś najwyższy i nic Ci nie dorówna. Ty jesteś mocą i potęgą, ani początku, ani końca nie ma w Tobie. Dziś, drodzy, zainspirowała mnie szczególnie treść słów proroka Izajasza. Pochodzi ona z pieśni chwały na cześć Pana, którą znajdujemy w 25 rozdziale księgi proroka Izajasza. Chciałbym, byśmy jeszcze trochę więcej się w tą pieśń zechcieli wsłuchać. Panie, Tyś był Bogiem moim. Będę Cię wysławiał i wielbił Twoje imię, gdyż dokonałeś cudów. Twoje odwieczne plany są niezłomną prawdą. Miasto obróciłeś w gruzy, warownię w rumowisko. Twierdza zuchwalców nie jest już miastem, nigdy już nie będzie odbudowana. Dlatego czcić Cię będzie lud potężny. Miasto ogródnych narodów bać się Ciebie będzie. Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiego w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem, a wszak poryw gniewu tyranów jest jak ulewa w zimie, jak upał na zeschłej ziemi. Wrzawę zuchwalców stłumiłeś jak upał cieniem obłoku, przerwałeś mi pieśń zwycięstwa tyranów. My dziś, drodzy, pragniemy do Boga zwracać się z prośbą i z modlitwą o to, by i nas tak błogosławienie ochraniał i prowadził. Pragniemy, by to, co w naszym życiu jest dla nas istotne, tych, których kochamy, by otaczał każdego dnia swoją łaską i troską. Może i dziś takiego Boga potrzebujesz, który wyratuje Ciebie od Twoich tyranów, od tego, co Ci gniecie, co Cię obciąża, co pozbawia Cię w Twoim życiu radości. Potrzebujesz Boga, który będzie dla Ciebie schronieniem, który będzie ochroną i który stanie się dla Ciebie wszystkim we wszystkim. I więc dobry Bóg dzisiaj pobłogosławi ten święty dzień. Posila nas dzisiaj swoim słowem, sakramentem. Niechaj dam na to poczucie tego, że jesteśmy Jego dziećmi. Zawsze i wszędzie. Niech nam błogosławi Bóg Wszechmogący, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.